Przygoda Łódzkiego Klubu Sportowego z Pucharem Polski będzie trwała także w 2021 roku. ŁKS wygrał w Janikowie z Unią 2-0. Z nami jest trener Wojciech Stawowy. Panie trenerze, jaki to był mecz? No na pewno nie był to mecz łatwy, z tego względu, że w Pucharze Polski tych meczów łatwych nie ma. Wczoraj bardzo się męczył Górnik Zabrze, męczyła się Warta Poznań z zespołami, które są też no, niżej notowane, grają w niższych klasach rozgrywkowych. Myśmy sobie z tego zdawali sprawę, że no, musimy tutaj mocno się skoncentrować, sprężyć i chwała chłopakom, że podeszli do tego meczu tak jak podejść się powinni do każdego. Nad tym pracujemy, żeby ta strona mentalna również z naszej strony była silna. W tym Pucharze Polski też chcemy grać jak najdłużej, ale priorytetem jest oczywiście dla nas Liga. Można powiedzieć, że już po pół godzinie gry rozstrzygnęliście losy tego meczu. Taki był plan, żeby jak najszybciej wybić przeciwnikowi marzenia o awansie z głowy? Podchodziliśmy z dużym szacunkiem do rywala i z taką dużą pokorą, jeżeli chodzi o naszą grę. Ja to cały czas powtarzam, bo to jest bardzo ważne, ale chcieliśmy ten mecz rozstrzygnąć jak najszybciej z tego względu, że przed nami Liga. Ważne spotkanie najbliższe z Chrobrym Głogów. Chcemy się do tego meczu przygotować dobrze. Dla mnie też ważne w tym spotkaniu jest to, że wszyscy jesteśmy bez jakiegoś poważnego urazu. No, lekko podkręcony ma staw skokowy Kamil Dankowski, ale myślę, nie jest to jakiś poważny uraz. To dla mnie też było bardzo ważne, istotne. Jesteśmy też po przerwie, po kwarantannie. To był taki pierwszy mecz po tej przerwie, więc też takie przetarcie przed ligą, dlatego nie chcieliśmy tutaj prowokować jakichś takich sytuacji, które by powodowały to, że musielibyśmy tutaj grać dogrywkę, rzuty karne. To zostawiamy sobie na inne spotkania. A były trenowane rzuty karne w tym tygodniu na którymś z treningów? Na każdym treningu zawodnicy uderzają te stałe fragmenty gry, również i rzuty karne. Mamy, można powiedzieć, takich stałych wykonawców, jeżeli chodzi o ten element, także tutaj też czujemy się mocni. Tak naprawdę dzisiaj jedyne, do czego można by się przyczepić, to trochę ta skuteczność w drugiej połowie, że z tych kilku sytuacji szkoda, że chociaż jednej nie udało się wykorzystać. No skuteczność na pewno nie była dzisiaj po naszej stronie, bo sytuacji mieliśmy sporo, żeby wygrać wyżej to spotkanie, ale ja zawsze powtarzam, że liczy się zwycięstwo, natomiast rozmiary to już jest jak gdyby druga strona medalu, chociaż oczywiście jest to pewien sygnał, znak, że po tej przerwie nad tym elementem musimy w tym tygodniu troszeczkę mocniej popracować, z tego względu, że no, tylu sytuacji, ile my mieliśmy w drugiej połowie, jeśli się je ma, to, no, to nie można marnować, przynajmniej dwie, trzy trzeba wykorzystać. Kilku zawodników dostało dzisiaj szansę debiutu albo pokazania się w większym wymiarze od pierwszej minuty. Co możemy powiedzieć o ich postawie? Tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy, bo zarówno Daniel Czela, jak i Jowka dzisiaj grali po raz pierwszy u nas w zespole i uważam, że zaprezentowali się naprawdę z dobrej strony. Zadowolony jestem z ich postawy, zadowolony jestem z postawy całego zespołu i tych zawodników, którzy generalnie najczęściej występują, jak i również tych, którzy występują rzadziej, bo to pokazuje, że mamy tutaj w zespole zdrową rywalizację, każdy jest gotowy, nikt nie jest, można powiedzieć, zmanierowany z tego powodu, że nie występuje, nie gra, bo u nas jak gdyby coś takiego nie funkcjonuje, każdy jest gotowy, każdy wie, że może szansę dostać i to jest jak gdyby tylko i wyłącznie w jego interesie, żeby z takiej szansy umieć skorzystać. Pierwszego rola w barwach ŁKS-u zdobył dzisiaj Kelly. Dla takiego młodego chłopaka to też chyba duże wydarzenie i duży taki kop motywacyjny do dalszej pracy i podniesienia wiary w siebie. Bardzo się cieszę z tej bramki, którą strzelił, z tego względu, że to doda mu na pewno takiej pewności siebie. To jest młody zawodnik, on praktycznie w każdym meczu jak wchodzi, a no, tych występów nie miał za wiele w pierwszym zespole, bardzo to po prostu przeżywa. To wynika z jego po prostu młodego wieku, on z piłką seniorską do tej pory nie miał kontaktu, ale widać, że ten chłopak z tygodnia na tydzień się rozkręca i na pewno tutaj, myślę, po zimie będziemy mieli dużą korzyść z tego, że Kelly jest z nami, a dzisiejszy występ, podobnie jak i pozostali koledzy, na pewno może zaliczyć do udanych, a ta bramka na pewno bardziej go jeszcze zmotywuje do lepszej pracy i pozwoli bardziej uwierzyć we własne możliwości. I musimy odnotować też kolejny mecz Dawida Arnta na zero z tyłu.
No ma świetnego nauczyciela w postaci Jarka Malarza i świetnego trenera w postaci trenera Jacka Janowskiego. Oboje, pomimo tego, że trener przygotowuje wszystkich bramkarzy do gry i przygotowuje również Jarka Malarza, to zarówno trener Janowski, jak i Jarek Malarz bardzo Dawidowi pomagają i młodszym naszym bramkarzom, których też mamy w naszej kadrze. Dawid to na pewno bardzo utalentowany chłopak. Myślę, że jeżeli dalej się będzie tak rozwijał, jak rozwija się do tej pory, to ŁKS w niedługiej perspektywie czasu może mieć bardzo dużą pociechę z tego zawodnika. Cieszę się bardzo, że mamy w zespole doświadczonego Jarka Malarza, który poza tym, że jest świetnym bramkarzem, jest również świetnym człowiekiem, świetnie wpływa na szatnię, właśnie na młodych zawodników i to w dużej mierze pomaga nie tylko Dawidowi, ale również i pozostałym zawodnikom, młodym zawodnikom, których w kadrze mamy. Pucharowe emocje już za nami, wracamy teraz do ligowej rzeczywistości. Jak będzie wyglądał ten mikrocykl przed meczem z Chorobrym, jak będą wyglądały przygotowania? No wracamy dzisiaj do Łodzi, po powrocie zawodnicy udadzą się do domów, natomiast jutro o 9 rano mamy już regenerację, trening wyrównawczy dla tych zawodników, którzy dzisiaj grali mniej, czy tak jak Mateusz Bąkowicz nie zagrał w ogóle, więc ten trening wyrównawczy jutro się również dla niego odbędą się również zajęcia dla tych piłkarzy, którzy wracają po koronawirusie do naszego zespołu, więc jutro, tak jak powiedziałem, regeneracja, trening wyrównawczy, a od poniedziałku trenujemy już do meczu z Chorobrym Głogów codziennie po jednej jednostce treningowej. Ja myślę, że dzisiaj przyjechała drużyna, wiadomo, z wyższej klasy rozgrywkowej i pokazała tutaj nad nami wyższość. Gratuluję zwycięstwa i powodzenia w dalszych rozgrywkach. Ale myślę, nie zaprezentowaliśmy się najgorzej. Uważam, że kilka takich błędów, po których straciliśmy bramkę w pierwszej połowie, zadecydowały o tym, że przegraliśmy ten mecz. Aczkolwiek myślę, że w kilku sytuacjach mogliśmy się lepiej zachować, stworzyliśmy sobie parę sytuacji, które można było lepiej skończyć i być może ta dramaturgia meczu byłaby trochę inna. Panie trenerze, ta druga stracona bramka to był ten taki moment, który podciął wam skrzydła? Myślę, że pierwsza i druga. Druga to już nas, że tak powiem, szybko stracona bramka. Trochę zamieszania wprowadziła w naszych szeregach. Ale myślę, potem chłopcy się jakby otrząsnęli i zaczęliśmy grać zdecydowanie lepiej. I biorąc pod uwagę, że ŁKS miał tygodniową przerwę w zajęciach, kilku zawodników nie mogło zagrać, spodziewaliście się czego dzisiaj po drużynie rywala? To znaczy ja słuchałem wypowiedź trenera stawowego, który mówił, że akurat nie ma problemu, bo wszyscy zawodnicy akurat mieli rozpisane zajęcia, także tutaj fizycznie nikt nie odbiegał tutaj akurat fizycznie, ale natomiast powiem szczerze, w tej sytuacji, w której my się w kraju znajdujemy, u nas też mieliśmy problemy zdrowotne i mamy tutaj akurat dwóch zawodników podstawowych jest kontuzjowanych od dłuższego czasu i tu mamy problem. Natomiast jeżeli chodzi o samopoczucie zawodników, też kilku było przeziębionych, mieliśmy obawy, że jakieś tam wystąpią perturbacje zdrowotne, ale badania wykazały, że nie. I tutaj akurat tego się cieszymy, że mogliśmy przystąpić do tego meczu, aczkolwiek myślę, że nie byliśmy na 100% przygotowani pod względem zdrowia. Wasza pucharowa przygoda się kończy, ale to doświadczenie zdobyte wykorzystacie w lidze? Myślę, że tak. Wie pan, tutaj mam też kilku doświadczonych zawodników, którzy z niejednego pieca chleb jedli. Natomiast trzecia liga też się swoimi prawami prowadzi i uważam, że tutaj akurat będzie decydować zdrowie i aktualna forma. Myślę, że tutaj w tym momencie też są problemy właśnie zdrowotne na pierwszym planie.